Ogrody działkowe, zielone płuca miasta. Radość wielu rodzin, osób starszych i małych dzieci. Przez całą wiosnę, lato miło spędza się czas na działkach. Ale jesienią, kiedy skończą się prace porządkowe i coraz mniej osób tam przebywa, swoją pracę zaczynają złodzieje. W okresie zimowym niezbyt często przebywamy na naszych działkach rekreacyjnych. W związku z tym apelujemy do właścicieli działek o utrudnienie działalności przestępczej włamywaczom, którzy czyhają na nasz dobytek. Starajmy się wartościowy sprzęt wywieźć z działek w bezpieczne miejsce oraz oczywiście postarać się o dobre zabezpieczenie naszego dobytku. W ostatnim okresie zaobserwowano szereg włamań do altanek i kradzieży. Łupem złoczyńców padają pozostawione sprzęty i narzędzia, wszystko co da się wynieść. A czego nie można, to zostaje zniszczone. Złodzieje nie gardzą też artykułami spożywczymi typu kawa i herbata. W niektórych przypadkach wartość skradzionych i zniszczonych rzeczy wynosi kilka tysięcy złotych.